1 listopada 2022 w niedaleko obwodnicy Warszawy, gdzieś na granicy Warszawy i Wiązownej, znajduje się mogiła, liczna, taki pomnik w środku powstańcom 1863, czyli powstańcom styczniowym, żołnierzom 1920, żołnierzom 1939. Jest tutaj taka przywieszka pamięci bohaterów walki o niepodległość. Po wizycie na cmentarzu w odległym o jakąś godzinę drogi poszedłem na spacer właśnie po to, żeby wzmówić modlitwę za duszę zmarłych, zapalić nicz. Widzę, że nie tylko ja tak uczciwie pamięcią, modlitwą swoich bohaterów. Natomiast takim elementem jest to, że ktoś przyniósł tutaj taki tobołek z jedzeniem. Widzę jabłuszko, widzę jakąś czekoladkę. Nie wiem, czy to ktoś prawosławny, czy może ktoś rodzimo wierczy pamięta o powstańcach. Natomiast cenna inicjatywa, że pamiętamy. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia takich licznych w polskich lasach miejsc pamięci, grobów powstańczych, partyzanckich, miejsc, w których Polacy są pochowani. Zachęcam do modlitwy, zapalenia znicza, pamięci o naszych zmarłych. Bardzo Państwu dziękuję.